Cześć, witajcie na najnowszym filmie na kanale Agrozakrzewscy. Dzisiaj, jak sami możecie zobaczyć, tutaj w oddali zbieramy kamienie. Zbieramy kamienie oczywiście u siebie na gospodarstwie. To jest akurat dosyć mniejsza działka, hektar 40, ale tych kamieni po prostu jest multum. Także zbieramy. Zbieramy oczywiście naszą maszyną tutaj Elho Scorpio 550. Czyli jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj do czynienia z maszyną o szerokości roboczej 5,5 metra. Tak naprawdę ku końcowi już to zbieranie tak naprawdę jest. Zostało mi około 10 hektarów i będzie tak naprawdę już pozbierane. Tutaj możecie zobaczyć, tak się maszyna prezentuje. Oczywiście nagram wam jeszcze, jak będę po prostu miał na głowie kamerę. I jak wygląda sam proces zbierania, też wam nagram. Ale myślę, tu akurat nie ma nic takiego skomplikowanego. I pokrótce wam wyjaśnię wam pokrótce, jak to działa. Gdzie po prostu mamy tutaj te boczne wałki, takie zgarniacze, które zgarniają nam tutaj te kamienie właśnie do środka. I w momencie, gdzie zgarniają, tutaj pobierają takie łapy, możecie właśnie zobaczyć. Takie łapy pobierają nam po prostu te wszystkie kamienie do środka. No i po prostu tymi łapami podaję to do środka, tam mamy od razu zbiornik. Tutaj mamy właśnie zbiornik, do którego to wszystko trafia. Tutaj możecie z bliska zobaczyć, wysypałem, ale tam trochę jeszcze zostało kamieni, tak jak tutaj właśnie. No i tak wygląda właśnie proces zbierania kamieni w naszym gospodarstwie. To oczywiście zbieramy naszą 215. Tutaj mamy M-kę zaczepioną właśnie wraz z wywrotką. Tutaj śmiało dorzucam po prostu, że jest maszyna w stanie podnieść na taką wysokość, że dorzuci nam po prostu do przyczepy. Także to jest dosyć fajne w tej maszynie, że dosyć wysoko podnosi i wysypuje te kamienie. Tutaj możecie zobaczyć właśnie, jak to wygląda. Tutaj gdzie stoję, to jest trochę zjeżdżone, ale tutaj już widać ładnie rządki wyjeżdżone, gdzie jest to po prostu pozbierane i fajnie to wygląda. Tutaj możecie zobaczyć, tak naprawdę, że tych kamieni jest sporo na tej działce. No, jest sporo na tej działce, nawet trafiają się takie większe. Aczkolwiek maszyna sobie z nimi radzi na spokojnie, także tutaj macie jeszcze rzut oka na cały zestaw. Się dokładnie tak prezentuje. I myślę, bez zbędnego tutaj przedłużania, po prostu zakładam kamerę na głowę i widzimy się po prostu, jak będę zbierał kamienie. Dobrze, także cześć, witajcie już w środku. Tutaj w kabinie ciągnika. No i zbieramy właśnie kamienie. Tutaj możecie właśnie zobaczyć to, o czym mówiłem. Czyli, że te zgarniacze boczne po prostu kamienie nam rzucają do środka. Tutaj możecie zobaczyć, większy kamień ładnie wciągnęło. No ale kontynuując. Zgarniacze boczne właśnie rzucają nam kamienie do środka. Wyciągając też je po trochu z ziemi. I zrzucają nam do środka, te łapy po prostu wciągają tu do środka i przesiewają wraz z ziemią, bo tutaj mamy jeszcze takie sita, o których wam zapomniałem wspomnieć. Mamy te sita właśnie tutaj w środku. To są takie rurki idące coś z tyłu właśnie tak pionowo. I te łapy wchodzą po prostu między nie. W taki sposób jest ta ziemia właśnie rozgarniana. No i dosyć fajnie się to sprawdza. Możecie zobaczyć, zbieramy oczywiście na GPS-ie. Wszystko fajnie, są linie proste. Tutaj się nie nachodzą ślady, możecie właśnie zobaczyć w lusterku. Koło idealnie nachodzi na ślad po kole i nie zostawia nam pustych przestrzeni. Mamy ładnie działkę wyzbieraną. No i jest równo są przejazdy względem działki, więc nie ma żadnych uskoków ani dziur, które mogłyby się niechcianie zrobić. No i zbieramy właśnie kamienie. Już niedługo myślimy właśnie ruszać z siewem kukurydzy tak naprawdę. Mamy dzisiaj piątek. No i myślimy gdzieś tak w czwartek, w następnym tygodniu powoli ruszać, w tę środę ruszać z tymi siewami. Już tutaj zostało tak naprawdę mi około 10 hektarów do zbioru kamieni. Czyli no niedużo. Miałem taki plan, że to dzisiaj już wszystko ładnie wyzbierać. Zobaczymy jak będzie to z czasem. Bo jeszcze mam trochę tam innych zajęć do zrobienia. Aczkolwiek myślę, że powinienem się to wyrobić, także że dzisiaj po prostu to pozbieram już wszystko. Mamy do czynienia właśnie z maszyną do kamieni Elho
No i dokładny model to Scorpio 550, ponieważ występują jeszcze modele 710, gdzie mamy tam 7 metrów szerokości. No a tutaj mamy 5 metrów szerokości. Warto też dodać, że maszyna jest maszyną powierzchniową i zbiera tutaj nam kamienie powierzchniowo. No i tutaj akurat nie jesteśmy w stanie dojechać do końca czasami działki, bo już mamy pełny zbiornik. Idziemy wysypywać tutaj kamienie właśnie z kosza w maszynie. Tutaj się ono właśnie podnosi. Też fajnie mam przypisane wszystko w jednym joysticku. Tutaj jak nie zapomnę, właśnie wam później pokażę, jak mam to fajnie dosyć rozwiązane i jakie joystick ten daje tak naprawdę możliwości. Wjeżdżamy. Tutaj widzicie jeszcze są te właśnie sita takie, które przesiewają ziemię, to jeszcze gdy podnosimy. No, że tak, żeby jak najczystszy kamień właśnie trafiał do przyczepy. Warto myślę dodać, że cała maszyna jest na hydraulice. Nie mamy tu żadnego wałka ani z tym stylu. No i wracając właśnie do przypisanych tutaj rzeczy w joysticku, czyli maszyna jest cała na hydraulice i wszystko hydraulikę sobie poprzypisywałem, tak jak podnoszenie tej właśnie kosza z kamieniami, czy opuszczanie całego zaczepu, czy też po prostu włączanie funkcji tutaj, żeby się kręciły po prostu te walce oraz tutaj w środku. Także wszystko tak naprawdę mam w jednej ręce, tak samo mogę i te półbiegi zmieniać tak naprawdę tymi przyciskami, nie muszę zmieniać tym, też jest fajnie rozwiązane. Możecie zobaczyć, teraz większy kamień ładnie wleciał i tu mamy kolejny większy kamień. O, i tam łapa wyciągnęła też taki dosyć spory kamień. Powinna sobie właśnie poradzić i ładnie wciągnęła, także o, widać właśnie, jakie kamienie jest w stanie wyciągać i tak naprawdę możecie zobaczyć tutaj przed nami, no się zdaje, że nie ma kamieni. O, kolejny wyciągnęło. I to jest dosyć fajne w tej maszynie, że niby jest maszyną powierzchniową, bo w sumie tak działa, aczkolwiek na długość właśnie tych palców w tych walcach jest w stanie po prostu nam powyciągać te kamienie. Także z ziemi też trochę tych kamieni wyciągnie. No i sam efekt, myślę, że jak ktoś zbiera właśnie pod trawy, tak jak my w większości to robimy, no i pod niektóre działki pod kukurydzę, czy też pod zboża, gdzie po prostu jest tych kamieni nadmiar, zbieramy maszyną. Wiadomo, w dzisiejszych czasach jest ciężko ludzi do zbierania kamieni, nie ma tak naprawdę chętnych, a tutaj maszyną ja sam osobiście to jestem w stanie pozbierać i to bardzo dokładnie po prostu pozbierać, że nie będzie tych kamieni. No i tu myślę, akurat ładnie wyszło, że zostanie mi tu jeden przejazd, tam drugi i tak naprawdę tą działkę już będę miał skończoną. I powoli zbliżamy się właśnie do tego końca zbierania kamieni, już trochę ten sezon trwa, ale nie jest też zbyt długi. I będziemy zbliżać się po prostu do siewu kukurydzy. Myślę, następny tydzień już powinniśmy właśnie ruszać z siewem kukurydzy. Też na pewno wam coś nagram, czy to z siewu, czy to z uprawy pod kukurydzę. Jeszcze trochę gnojowicy zostało nam do wywożenia. Także myślę, że na pewno będą fajne materiały jeszcze na kanale. I chciałem powiedzieć właśnie, że filmy teraz będą w niedzielę o godzinie 18. Stwierdziłem, że jest to bardziej kompatybilna godzina dla mnie, w której mógłbym właśnie wstawić film, bo nieraz nagrywam film w sobotę, a w niedzielę chcę go wstawić, wracam w sobotę wieczorem i tak nie do końca są te chęci, a w niedzielę, wiadomo, jest to dosyć luźniejszy dzień, więcej chęci,
i jest sporo wolnego czasu, także myślę, że po prostu te filmy będą wstawiane co niedzielę o godzinie 18, wcześniej to było o godzinie 12, a teraz będzie to o godzinie 18. Myślę, że jest to też godzina dla Was bardziej taka odpowiednia, bo jednak większość wyświetleń jest w tych godzinach wieczornych. No tutaj możecie zobaczyć, jak w ziemi fajnie wyciąga te kamienie. Tutaj przed nami widać już trochę, już tutaj jest. I maszyna ładnie sobie z tym radzi i wyzbiera nam to. Na plusy jeszcze tej maszyny, jak sami możecie zobaczyć, że jest dosyć równo na polu. I jak załóżmy, zbieramy się pod trawę, wiadomo, jeszcze po tym pójdzie agregat uprawowy, ale jak zbieramy, załóżmy, pod trawę, to jest później idealnie stół tak naprawdę na polu. Jest dosyć równo. To możecie zobaczyć też, jak wyciągnęło taki dosyć sprawy kamień. A o samej maszynie mogę Wam powiedzieć, że użytkujemy już ją, nie chcę Wam skłamać, czwarty bodajże, już chyba czwarty, albo piąty już nawet sezon. I spisuje się rewelacyjnie. Jest tak naprawdę bezawaryjna do tej pory. Jakieś już tam elementy powoli kwalifikują się tej do wymiany. No a maszynę tak naprawdę codziennie obsługuję po prostu tak, że przed każdym wyjazdem w pole codziennie z rana i usmaruję dokładnie. Ten proces smarowania jest naprawdę dosyć długi w tej maszynie, ma dosyć sporo kalamitek, a niektóre kalamitki po prostu jeszcze przelatuję dwa razy w ciągu dnia, bo wiadomo, niektóre właśnie tak jak tutaj od tych walców, tam są takie elementy, które jednak dosyć mocno pracują, zwłaszcza tu, że jeszcze w ziemi. I ze względów tutaj, żeby to jak najdłużej posłużyło, smaruję dwa razy. A wiadomo, tam jak typu na siłownikach, jakieś stworznie czy coś, to po prostu zawsze rano jeszcze przelecę, przesmaruję i... No i jak do tej pory maszyna spisuje się rewelacyjnie. Bez żadnych tam awarii. Jedną tam mieliśmy właśnie awarię, to tylko w sumie to nie żadna awaria. Przewód hydrauliczny trzeba było dokręcić, bo widać się poluzował. A tak, poza tym, jeśli chodzi co do maszyny, to naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Zwłaszcza efekt po sobie, który pozostawia. Czyli to właśnie, że pole jest tak czyste. Myślę, że trochę dosyć się już rozgadałem, czy to na temat samej maszyny, czy na planów na najbliższe odcinki. A nie chciałem też, żeby ten film był ekstremalnie jakiś długi, czy też nudny. Bo wiem, że najczęściej takie 15-minutowe filmiki Wam się podobają, ale możecie też podzielić się właśnie w komentarzu swoją opinią. Jakie wolelibyście filmiki, czy też na zmianę może raz vlog, raz coś właśnie z drona. Czy może na przykład co niedzielę właśnie te vlogi, żeby były, żeby coś się działo właśnie. Nie ukrywam, vlog jest szybszy, jest po prostu do zmontowania i jest dla mnie też w sumie wygodniejszy. Po prostu tak naprawdę mogę kamerę wrzucić na głowę i go nagrać. Ale możecie podzielić się właśnie swoją opinią w komentarzu. W sumie jest to dla mnie ważne, co sądzicie właśnie o tych filmach i jaki format byście woleli. To mniej więcej bym wiedział po prostu, w jakim kierunku iść z tymi filmami. I czy wolelibyście takie krótsze, dłuższe, 10-minutowe, 15, 20. No i myślę, zarazem zbliżamy się właśnie tutaj do końca pola, jak i do końca odcinka. Także jeszcze chciałem Wam podziękować za 1000 subów, które właśnie osiągnęliśmy na kanale. Myślę, że już jest jakiś to minimalny wynik i tak naprawdę zmierzamy cały czas do góry z tymi subskrypcjami. I mam nadzieję, że cały czas będziemy właśnie rozwijać ten kanał. No i myślę, że to będzie już koniec odcinka. Dzięki za oglądanie. Fajnie, że tutaj wytrwaliście do końca i oglądaliście go do końca. Dzięki z góry za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Hejka!